Czy są jeszcze pytania? Zapraszam. Dzień dobry, panie premierze. Michał Jelonek, Telewizja Republika. Panie premierze, w ocenie konstytucjonalisty profesora Ryszarda Piotrowskiego i pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, panowie Wąsik i Kamiński nadal są posłami. Pan uważa inaczej. Zatem moje pytanie, jaki wyrok i którego sądu, który sąd stwierdził, że panowie posłami nie są? Bo jeżeli pan, panie premierze, ma na myśli wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego, to w ustawie o Sądzie Najwyższym ta izba nie jest wskazana jako izba właściwa do orzekania w kwestii wygaśnięcia mandatów. Jestem pełen podziwu dla kompetencji prawnych i ustrojowych Telewizji Republika. Na każdym z naszych spotkań państwo niezwykle dociekliwie pytają o te aspekty prawne i ustrojowe decyzji dotyczących czy to mediów publicznych, czy panów Kamińskiego i Wąsika. Nie ulega wątpliwości, to jest orzeczenie Izby Sądu Najwyższego, o którym pan wspomniał, jest zaledwie konsekwencją wyroków sądów powszechnych. Jeśli ja mam w sobie taką autentyczną złość na to, co zrobili nasi poprzednicy, to dotyczy przede wszystkim kompletnej dewastacji ustroju prawnego Rzeczpospolitej. Jesteśmy wszyscy ofiarami. Nie, to nie jest tylko kwestia mojego rządu, to jest kwestia całego narodu. Jesteśmy wszyscy ofiarami tego, co oni zrobili z polskim systemem prawnym w ostatnich 8 latach. Nie ma takiej sprawy w tej chwili, gdzie jakiś prawnik, jakiś sąd, jakaś instytucja państwowa nie miałaby zdania odrębnego niż inny sąd lub inny prawnik lub inna instytucja. I dotyczy to zamieszanie, ono wynika przede wszystkim z niedokończonej tej rewolucji prawnej, jaką przygotował pan Ziobro i pan Kaczyński, która polegała na zakwestionowaniu poprzednich instytucji, w tym Trybunału Konstytucyjnego, tego zamachu, ciągłego zamachu, w którym uczestniczył niestety także prezydent Duda, zamachu na instytucje, które miały strzec prawa, jednolitości interpretacji. I nas dzisiaj czeka po prostu odbudowa ładu prawnego, tak aby nie było już ciągłych i tak rażących wątpliwości czy konfliktów w interpretacji tego, kto ma rację, a kto nie ma racji. Żyjemy dzisiaj i cała odpowiedzialność spada na prezydenta i Prawo i Sprawiedliwość. Żyjemy dzisiaj w państwie, gdzie nie ma stałych punktów odniesienia, jeśli chodzi o prawo, ustrój, konstytucję. I trzeba to odbudować, przywrócić. Stąd inicjatywa, o tym jeszcze będzie pan minister Bodnar mówił. I to, robimy to z najlepszą wolą, żeby mimo konfliktów, mimo tego, co nawzajem o sobie myślą dzisiaj politycy z różnych obozów, żebyśmy znaleźli gotowość sobie odbudowy ładu prawnego, który by obowiązywał wszystkich w takim samym stopniu. Ja nie mam, to jest moje największe, to jest mój cel i to jest autentyczne marzenie, nie tylko moje. Żeby, okej, różnimy się, może, polityczna walka jest za ostra, wszystko, wiadomo, co się stało przez ostatnie lata i jak trudno odbudować takie porozumienie narodowe czy pojednanie. Ale to będzie możliwe pod warunkiem, że wspólnie postaramy się zbudować tę architekturę, tę konstrukcję państwa, jakim są instytucje i przepisy, które nie są kwestionowane tylko dlatego, że ktoś inny, tylko dlatego, że właściwie te instytucje, które mają strzec prawa, są tak nacechowane mocno politycznością. Na tym polega problem, że w tym samym kraju, w Polsce, jeden sąd w jednej sprawie ma diametralnie inny pogląd niż nie wiem, referendarz, czy sąd, czy prokurator, tylko dlatego, że został wyznaczony kiedyś przez pana Ziobro. Ale to, panie premierze, to dopytam w tym momencie, bo jeżeli mamy izbę właściwą do rozstrzygania tych kwestii, pan mówi o tym dualizmie prawnym, to też chciałem zapytać w tym kontekście, w takim razie, panie premierze, czy pan będzie wybierał te orzeczenia, które panu i pańskiemu rządowi wobec tego odpowiadają, bo mamy właściwą izbę, która orzekła, że panowie Wąsik i Kamiński posłami są. Nie wiem, jakimi przesłankami prawnymi, merytorycznymi kieruje się Telewizja Republika, czy pan zadając te pytania,
Ale jak wiadomo, zarówno w orzecznictwie sądów, jak i sądów europejskich, to ta izba, ten trybunał, ten sąd i jego przewodnicząca nie są legalnie i prawidłowo wybrane. Kłopot polega na tym, że to, co PiS zrobił w 2015, 16, 17, rozwaliło system prawny w Polsce. Prawdziwy kłopot polega na tym, że postawili na czele Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego osoby, znaczy jak chyba nie przesadzę, jeśli zacytuję słowa pana Kaczyńskiego i pana Dudy, przyjaciółki. Kłopot polega na tym, że mamy dzisiaj do czynienia z radykalnie upolitycznionymi instytucjami prawa, w tym instytucjami, które mają pilnować konstytucji i przestrzegania konstytucji. I to wszystko jest obsadzone namiestnikami pana Ziobry i pana Kaczyńskiego, którzy nie ukrywają swoich poglądów politycznych. Jeśli chcecie zachować resztki wiarygodności, zwracam się naprawdę z najlepszą wolą do Telewizji Republika, to proszę bardzo, zacytujcie ostatnich 50 wypowiedzi pani Krystyny Pawłowicz. Publicznych wypowiedzi. Premierze, ja i bardzo bym o to prosił, bo być może to otworzy oczy także moim oponentom, żebyście wreszcie też wy zobaczyli, bo to jest też w waszym interesie, żeby polskie państwo zostało uwolnione od pseudosędziów Trybunału czy Sądu Najwyższego, których jedynym zadaniem, jedyną rolą jest reprezentować linię polityczną wyznaczoną przez Kaczyńskiego i Ziobrę. Mówi to pan, się definitywnie musi skończyć. Przepraszam, ale... ...zacytować pana politycznych przyjaciół Manfreda Webera, który w kampanii wyborczej mówił o tym, że trzeba postawić tamę przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wobec tego, czy to nie była ingerencja... Wie pan co, niezależnie od tego, jak pan rozumie dziennikarską posługę, nawet jeśli pan się czuje zaangażowany w jakąś kampanię, w tej chwili ta kampania się skończyła.